Cześć, z tej strony ja. Witajcie w poradniku dla młodego pilota. Jest to trzecia część serii poradników, jakie postanowiłem dla Was nakręcić. Wracamy w niej do Boom Zooma, ale będziemy się uczyć tym razem wykorzystywania silnika, klap i dobrego spadania na przeciwnika. Do tego celu używamy Bf-109 F4. Wziąłem specjalnie ten samolot dlatego, że jest to najszybciej przegrzewający się ogólnie chyba samolot, nie tylko Boom Zoomer. Dlatego jeśli nauczycie się dobrze wykorzystywać silnik w nim, chłodzenie, to będziecie umieli skutecznie latać praktycznie na wszystkich maszynach. Poza tym oczywiście, że ten samolot się szybko przegrzewa, ma również taką zaletę, że bardzo szybko się chłodzi. Najlepiej jest chłodzić samolot poprzez wyłączenie silnika. Domyślnie powinna być to literka I. To już możecie sobie w sterowaniu znaleźć i przestawić, jeśli chcielibyście to mieć pod inną literką, nie ma żadnego problemu. Standardowo Boom Zoomerem powinniśmy jak najszybciej się wzbijać, mieć jak największą wysokość po to, żeby dzięki właśnie temu, że jesteśmy wyżej, móc spokojnie kontrolować sytuację i czekać, aż przeciwnik popełni jakiś błąd. Zobaczcie, teraz już nie będzie, to znaczy ogólnie możecie sobie czekać, aż woda będzie tak rozgrzana, że włączy się już odliczanie silnika. Może tak zrobimy, właśnie jak powinno być, chociaż ja tam wolę sobie zawsze chłodzić ciutkę szybciej. No ale poczekam. Widzicie, samolot zbija się rewelacyjnie. Teraz tak, jeśli lecicie Boom Zoomerem, czy to dogfighterem na przodzie formacji, gdyż jesteście tam jednym z pierwszych samolotów, nie atakujcie od razu przeciwnika, jak go zobaczycie, tylko starajcie się wycofać po to, żeby inne samoloty również weszły do walki i zrobiło się lekkie zamieszanie, a nie taka sytuacja, że walczycie przeciwko kilku samolotom naraz. Jak widzicie, włączyło się odliczanie, weźmiemy sobie, wyłączymy silnik i zobaczcie, jak szybko się schłodził. Zaraz miał nam silnik wybuchnąć, tymczasem proszę bardzo, zobaczcie, jak to ładnie się chłodzi i czekamy chwilę i zaraz będziemy sobie, jak widzicie, są już samoloty, więc wychłodzimy go sobie o wiele bardziej. Fajnie jest, że trafiliśmy na Spitfire. Spitfire'y się strasznie dobrze kręcą, więc będziemy mieli dobrego przeciwnika. Jeszcze zapomniałem włączyć silnik, a warto jest go włączyć, żeby działał. Dobra, i lecimy dalej. Jak widzicie, jesteśmy prawie jak na starcie wychłodzeni. I teraz tak, zbliżają się tam tajfuny, inne cacka. Nasi chłopcy są sporo za nami. Dlatego na razie zobaczymy, jak nam się tutaj uda jeszcze wywalczyć trochę większą wysokość. Tutaj mamy dwie maszyny, więcej z tej strony nie widzę. Jeśli chcecie widzieć przeciwnika, najlepiej jak jest on od frontu do Was, inaczej nie będziecie widzieli go przez bardzo długi okres czasu. Tutaj jak już wchodzimy w kontakt, pamiętajcie, żeby nabierać prędkości. Musimy mieć jak największego speeda po to, żeby móc uciekać, wykonywać manewry. Jest to bardzo ważne, nie mogą nas dorwać na małej prędkości samoloty wroga, bo będzie naprawdę niewesoło. To jeszcze sobie pozwolę zwolnić. Ten Tempest, jak widzicie, zawraca na nas, czy nie? Chyba nie. Dobra, trochę wychłodziłem maszynę. Teraz znowu możemy cisnąć. Teraz zobaczmy, czy ten Tempest... Ten Tempest schodzi bardzo nisko. Troszkę go pogonimy, niech ucieka. Staramy się wszystkich zbijać jak najniżej, po to, żeby potem nasi Koledzy z teamu mieli łatwe zadanie. O. Nie róbcie czegoś takiego jak ten pan. Zobaczcie, ma za małą prędkość. Zobaczcie, jak szybko go dogania. Jeśli będzie jeszcze się tak kiepskawo kręcił, to może to być już koniec jego manewrów. Tak też się stało. Widzieliście, nie kręcił się do końca. Zrobił coś takiego, że kręcił się w jedną stronę i potem nagle zaczął się kręcić w drugą. I to go tak naprawdę zabiło w tym momencie. Bo gdyby kręcił się do końca, to bardzo możliwe, żebym go nie doszedł i byłby dla mnie nieudany atak. Jak widzieliście, dzięki temu, że postraszyłem kilka samolotów, bardzo dużo z nich jest teraz pod nami. To jest idealna sytuacja. Jeszcze jest jeden Tajfun, którego też... muszę troszkę zwolnić. Zobaczcie, szybko się zbliża. Polecimy na niego. Polecimy na niego, bo on bodajże ucieka. W ogóle nas olewa. Zobaczymy, jaką ma prędkość, czy będziemy mogli mu siąść na ogon, czy nie. Strzelacie karabinkami, jeśli chcecie straszyć. Pod jedynką macie broń podstawową, żeby nie marnować dział. Nie marnujemy amunicji, jeśli mamy właśnie niepewny strzał. Korzystamy z tego, że teraz już w tej wersji jest opcja strzelania poszczególnymi broniami. Dobra, tamten koleś już w panice gdzieś tam ucieka, kolega jeden z naszych za nim leci, więc sobie go odpuścimy. Nie ma sensu lecieć 10 na jednego, to jest marnotrawstwo sił. A co prawda tutaj na dole jest również sporo samolotów naszych. No ale trudno, tutaj ten Tempest widać, że ma dosyć dobrą prędkość. O, tu jest dużo przeciwnika, maszyn. Zobaczymy. Ten Mustang wygląda, że będzie zawracał i teraz patrzymy, w którą stronę będzie leciał. Tu. Dlatego również my się kierujemy tu, nie kierujemy się gdzieś tam za nim. Wytracamy prędkość, namiar na maksa i straszny zes. Bywa i tak, dlatego odskakujemy do góry. Niestety w ostatniej chwili troszkę zmienił tor lotu. Jak mamy taką dużą prędkość i przewagę, możemy spokojnie zawracać przez skrzydło. Widzicie, jak pięknie wtedy wchodzimy na tego Spitfire'a. I powinno już być po nim, dostał lotkę, powinien spaść. Tak też się stało. Znowu możemy spokojnie zawracać przez skrzydło. Zobaczcie, dzięki temu, że mieliśmy taki duży zapas energii, cały czas zobaczcie, jak wysoko jesteśmy. To my decydujemy, kiedy schodzimy na przeciwnika i jak go zniszczymy. Przeciwnik może tylko uciekać. Jest to idealna sytuacja, którą trzeba cały czas wypracowywać. Właśnie po nieudanym ataku odzyskujemy wysokość. Dzięki temu możemy znowu nabrać prędkości i w krótką chwilę zniszczyć przeciwnika bez problemu. Jak widzicie, mimo że walczyliśmy z Anglikami, którzy wcale nie mają słabych samolotów, dostali bardzo, bardzo potężnie. Jest to w dużej mierze zasługa tych osób, które sprawiały, że ich samoloty bardzo szybko schodziły w dół. I przez to byli potem, jak widzieliście, cały czas przy ziemi tam latali i nasi chłopcy razem z nami czyścili ich jak chcieli. To była już klasyczna sytuacja, do której właśnie należy dążyć. To, że oni mają dogfightery, to wcale nie znaczy, że mają właśnie tak nisko latać. Oni mają cały czas walczyć z nami właśnie o przewagę wysokości po to, żeby bez właśnie większych problemów mogli też nabrać wysokości, mogli nabrać prędkości i nas złapać za ogon i wykończyć, bo jak dogfighter wejdzie nam na ogon, to w większości wypadków już z niego nie uciekniemy, jeśli jest bardzo blisko, po prostu będziemy musieli zacząć skręcać, unikać pocisków, inaczej nas rozwali w mgnieniu oka, a jak będziemy z kolei skręcać, to my będziemy tracić prędkość, on będzie tracił jej mniej, czyli tak naprawdę odwlekamy to, co nieuniknione. Możemy wtedy tylko liczyć właśnie, że ktoś nam ten ogon sprzątnie, bo innych wyjść niestety nie ma. Jak widzieliście, z samolotem, który tak naprawdę bardzo szybko się przegrzewa, zauważyliście, że ja nie używałem gondol, jeszcze tutaj pokażę, zaraz jest samolot. Mogłem jeszcze sobie doczepić dwa działka, żeby mieć większą siłę ognia. Owszem, można to zrobić, ale jak widzicie, spadają nam statystyki. Prędkość o 14, wznoszenie o 2,3 i zakręcanie o 1,2. Moim zdaniem, no może tak, jeśli często Wam się trafiają jakieś ciężkie bombowce i team ma z tym cały czas problem, to owszem, te gondolki z tymi działkami jak najbardziej są wskazane. W przeciwnym wypadku wystarczy nam to, co mamy w dziobku, czyli dwa karabinki, jedno działko. Ono jest szybkostrzelne, jak widzieliście, radzi sobie z myśliwcami bez żadnych problemów. I tak naprawdę nie należy używać wszelkiego rodzaju badziewia doczepianego, jeśli chcecie właśnie wykorzystywać samolot maksymalnie. I to tyle. Mam nadzieję, że wiadomości, które tutaj Wam przedstawiłem, pomogą Wam lepiej latać boomzoomerami, nawet właśnie tymi niemieckimi obecnie uważanymi za dosyć słabe. Nie jest to prawdą, owszem, zostały one znerfione, ale dalej są to dobre maszyny, trzeba tylko po prostu wiedzieć, jak nimi latać i wykorzystywać na maksa to, co mają. To są dalej bardzo szybkie samoloty, bardzo dobrze się wznoszące, właściwie Niemcy w 90% będą wbite na górze, dlatego mają ułatwione zadanie dzięki temu, bo tak naprawdę jak będziecie współpracować z teamem, właśnie pomagać, zbijać samoloty w dół, nie narażać się, wracać, jeśli widzicie przeważającą siłę wroga, bitwa będzie na pewno częściej wygrana dzięki Wam niż przegrana. Wiadomo, że każdy samolot stracony z Waszej strony lub u przeciwnika przybliża jedną lub drugą stronę do porażki i o tym musicie pamiętać, nie ma co tam narzekać, że gramy z lubami i tego typu rzeczy. No trudno, są gracze lepsi i gorsi, ważne, żebyśmy my współpracowali z teamem, pomagali, dzięki temu na pewno Wasz rating zwycięstw będzie znacznie większy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!